Nietypowo, bo w niedzielę, ale dzisiaj odbywa się Nightman Show w Warszawie. No i moim pierwszym gościem na kanale Za Ciosem jest Dominik Pudzianowski. Cześć Dominik. Cześć, witam was wszystkich. Hej, 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 witam. Dominik, co u ciebie? Trenujesz, czy na razie przerwa? Jak to u ciebie wygląda? Nie, no cały czas jedziemy z tematami. Tak jak widać, masa idzie mięśniowa, bo trzeba odbudować się troszeczkę po ostatnim, jak to powiem, klaucie. No niestety musiałem zrobić do 90 kilo, troszeczkę z kolegami się dogadałem, no ale niestety wyszło, co wyszło. Na dzień przed, jak to powiem, moją walką, no, zmienili mi zawodnika. No i no niestety, no, jak to powiem brutalnie, rzeczywistość po prostu mnie troszeczkę skarała, no ale jak to powiem, no nie poddaję się, jest lekcja poglądowa, facet był dość wysoki, 20 centymetrów, parę kilo cięższy ode mnie, no ale daliśmy radę charakterem, nie zostałem ubity, jak to powiem. Tlenu nie brakło, lecimy dalej, trenujemy cały czas, nie wysiadam, lecimy dalej. Ogólnie w tej walce właśnie z Barzejem Augustyniakiem chodziło głównie o ten wzrost, że ty przygotowałeś się pod innego przeciwnika, tak, i tak, po prostu chyba to mi się wydaje, że raczej te sparingi nie robisz z wysokimi przeciwnikami. Nie, to ja w ogóle ci powiem krótko, no to ja w ogóle z takimi zawodnikami nawet nie, bo miałem akurat do bomby, to miałem chłopaków po 1,80 m w tych zasięgach, no i z włodarzami się umówiliśmy, że miałem zrobić wagę do 90 kg, a tu na 12 godzin przed walką dostajesz godzina 16 zmianę zawodnika, to był mój trzeci, bo najpierw miał być Sekwento, bomba. No i tutaj na dobę dostaję właśnie Boże, ja po prostu w pierwszej chwili nawet nie wiedziałem, nawet go w internecie dobrze nie mogłem rozparcelować, co on robi, jak robi. Dopiero po walce dowiedziałem się, co ten zawodnik zrobił, kto to był, jak to był. No i wszyscy powiedzieli, że Dominik, masz kochonec, że wyszłeś, że podołałeś tej walce, że 3 rundy zrobiłeś, nie zostałeś ubity, tlenu nie brakło. No niestety, no powiem sobie jedno, sam się przyznaję do tego, no trochę umiejętności mi brakło, bo nie sparowałem z takimi zawodnikami, dlatego to było po prostu głównym powodem tego, że no niestety, no na punkty niestety musiałem przegrać. No tak, z wysokimi zawodnikami to wiadomo, trzeba te skracanie dystansu trenować i tak dalej. No i ogólnie chyba Błażej Augustyniak, to on już troszeczkę lat te MMA trenuje. No z tego, co się później dowiedziałem na drugi dzień, moi trenerzy dopiero rozłożyli to na czynniki pierwsze. Ten chłopak już parę lat już tam sparował z jednymi, w fajnych sztabach był, w dobrych teamach też zaczął trenować. No i trudno, no niestety ja to tak, ani jemu to nic nie dało, ani mi po prostu. Ja tylko wyszłyśmy, fajną robotę zrobiliśmy, bo tak samo on tej walki nie musiał brać, a ja tym bardziej, bo według umowy mieliśmy troszeczkę inne warunki, ale że ja mam charakter i się nie poddaję, sama ciekawość, zestawienie takich zawodników, no trudno, dostałem skórę, bo dostałem troszeczkę, ale nie zostałem, jak to powiem, bardzo obity, żadnych kontuzji po walce nie było, wyszłem z ringu, tylko no, sam przyszedł później, Boże, powiedział, że mam twardą głowę i bardzo mocny charakter mam do tej roboty. No tak, to jest najważniejsze, że wiesz, nie wyszła ta wasza walka z karty, podjąłeś wyzwanie i to jest naprawdę świetne, bo dzięki temu widzowie mogli oglądać więcej walk. I po prostu ta walka też była taka fajna, no bo tam naprawdę była twarda bójka. Tak, tak, 3 rundy zrobiliśmy naprawdę porządnej roboty i to nikt tam się nie oszczędzał, bo pierwszą rundę niestety Błażej mnie chciał mnie tak naprawdę, powiem brutalnie, chciał mnie ubić, no ale mu się nie udało, a później no pierwszą i drugą rundę, no to jego zasięgi robiły, tylko było lewy, prawy, odejdź, podejdź, no i no, niestety, no chłopak, który waży, że 97 kilo plus, jeszcze do tego dodajmy jeszcze 1,94 m wzrostu, a 1,78 m, to 20 centymetrów, no to troszeczkę zaważyło na tym, no ale ja tam się nie będę teraz tłumaczył, że powiem, o, bo było tak, czy było tak. Mam lekcję poglądową, jedną rzecz, a teraz mam duży materiał do pracy, który wiem, co muszę robić, żeby z takimi zawodnikami walczyć. Jest to fajna lekcja poglądowa, no troszeczkę obił mnie, nie mówię, że nie, bo obił, troszeczkę tam dostałem w czapkę, ale było fajnie, fajna walka. No to jest taki sport, że trzeba przyjąć, trzeba oddać. Oczywiście, ja to wychodzę, że się nie boję roboty. Mamy charakter, także u nas jest rodzinny charakter, my się tam nie poddajemy tak łatwo. Dominik, to kiedy teraz będziecie mogli zacząć w klatce ten klaut, czy dopiero kolejny? Ja myślę, że kolejny, bo już jest z tego, co już wiem, tam z włodarzami rozmawialiśmy, to wstępnie takie tam były rozmowy, to na trójce będziecie mnie chcieli zobaczyć. No ale zobaczymy, czy się jeszcze włodarzy będą chcieli, bo tam teraz zestawienia są różne, tam zawodnicy jeszcze są różniejsi, teraz się telach dzieje w klaucie. No ja byłem jedynkowo podpisany umowy, a jak to mówią, to nie to, że mam tylko z klautem, że jestem zamknięty. Nie, jestem otwartym, wolnym zawodnikiem, także już od października będę mógł z innymi federacjami też porozmawiać. Czyli jak inne federacje się odezwą, będziemy mogli Cię zobaczyć. Też, no myślę, że tak, ale ja tam się nie boję, ale cały czas mnie swędzi, żeby wrócić do tej pierwszej, która byłem na Wotore i to powiem szczerze wam, że mi się to najbardziej podobało, bo jednak ja to taki ulicznik jestem, mam kilka lat po bramkach się stało, to tego bardziej mi się ta płaszczyzna podobała, że jednak tam się lepiej czułem. Skoro jestem przy Wotore, to mogę ci zdradzić, że ja będę walczył 18 listopada z twoim przeciwnikiem ostatnim, ale też jak właśnie rozmawiałem z Tomaszem, to bardzo chciałby i pragnę tego rewanżu z tobą. Słyszałem, już doszło mi, bo z prezesami też
też rozmawiałem, właśnie niedługo jadę tam właśnie do chłopaków, do porozmawiać na ten temat. Jeśli włodarze się zgodzą i dogadamy się, jak to powiem, no w jakiej, jak to zrobić, ja chętnie bym podjął, bo z Tomkiem bardzo się lubimy, jesteśmy sportowcami z krwi i kości i nie ma żadnej między nami złej krwi, bo wyszliśmy, przytuliliśmy się, jak to powiem, podziękowaliśmy sobie za fajną walkę i tak jak powiedziałem, ja jestem na tak, jeśli tylko będą włodarze chcieli, chętnie bym tą walkę jeszcze raz podjął. A słuchaj, jeśli chodzi teraz o twoje przygotowanie, to głównie skupasz się na tych treningach stójkowych, czy to bardziej podchodzisz tak przekrojowo MMA, grappling, zapasy, to jest wszystko, czy teraz głównie kickboxing, boks? Powiem ci teraz tak, ja na razie jestem na etapie budowania struktury mięśniowej, bo ja to jestem typowy fizol, ja uwielbiam siłownię, kocham ją i co tego, na klubie u nas tam właśnie SFC24 pracujemy w tej chwili nad tężyzną fizyczną, żeby wrócić do tego, co było, ale moi trenerzy powiedzieli, Dominik, odpuść, ja nie, ja kocham sport siłowy, to jest moje oczko i jak to powiem, uwielbiam to i tym się, jak to mówią, żywię, ale docelowo, no niestety, trenerzy, no niestety, za chwilę wracamy do maty, Albert Sosnowski właśnie za chwilę niedługo będzie na klaucie walczył, chciał sparować, to jest pierwsza rzecz, ale Piotr Halman powiedział, mój trener, że no niestety musimy trochę zmienić treningi, trochę wydolnościowo poprawić, no bo niestety, no PESEL-ku nie oszukamy, no trzeba wypracować to, a sam wiesz o tym dobrze, że kondycja w tym naszym sporcie to jest podstawa. Tutaj niestety nie przychodzimy w karty grać czy w szachy, tylko jest męska, twarda walka, faceci, którzy wychodzą sobie, chcą dać po twarzy, niestety, ale ja powiedziałem, no jestem tytanem pracy i niestety nie daję sobie, jak to powiem, w kaszę dmuchać. Najpierw mówię, zbuduję tężyznę fizyczną, później chcę sobie trochę kardio wzmocnić, a jeszcze mam do grudnia daleko, także czy klaut, czy wotory, zobaczymy, jak to będzie fajnie. Ja z każdą federacją jesteśmy tutaj otwarci na współpracę. Zobaczymy, która pierwsza federacja, jak to mówią, zaciągnie do grabin mnie, do furtki, popracować zawsze można, czy z tą. Ja jestem otwarty, także nie boję się żadnej pracy. Także. Wspomniałeś tutaj o Piotrku Halmanie, chodzi ci o Piotrka Halmana, zawodnika MMA. Tak, to jest mój trener, to jest właśnie facet, który tutaj mnie prowadzi. No, bardzo potężne walki miał, bo UFC i mistrza Polski ma tutaj i nie tylko, a to jest taki moje guru, który on mnie prowadzi i bardzo mocno mnie tutaj właśnie podburza pod kątem treningów wydolnościowych, jak robić, co robić. Trzeba pracować z najlepszymi, a zresztą z kilkoma chłopakami, którymi trenuję tutaj właśnie u nas w klubie, oni też się przygotowują do fajnych walk, czy to będzie w Fejmie, czy w Prime kilku teraz jest, będzie startować. Także cały czas tutaj, zresztą Monika tak samo właśnie, siedzimy z kolegami z nią, także cały czas jesteśmy non-stop, gdzieś tam praca i cały czas pracujemy na tym, żeby poprawić nasze umiejętności. A jeśli chodzi o Piotrka Halmana, to on już całkowicie definitywnie swoją karierę zawodniczą zawiesił, zakończył i nie wie, że... No mój trener jeszcze myśli coś tam wystartować, ale w formule tak właśnie 77-84. No zobaczymy, co do wagi, to jeszcze tam dyskutuję właśnie z włodarzami, ale cały czas jest na topie i nie wysiada, jak to mówią, z pędzącego pociągu, bo czynnym sportowcem jest naprawdę. Przy takim trenerze to naprawdę mogę się dużo nauczyć po prostu w różnych płaszczyznach. I od bokserskiej, i od zapaśniczej nawet i jiu-jitsu, bo po prostu kilku chłopaków też ciężkich trenuje i naprawdę robią potężną robotę. No a zresztą jeszcze paru chłopaków przyjeżdża do nas do klubu, bo teraz klub się bardzo otworzył na wielu trenerów. No i robimy tam potężną robotę. A ogólnie z Albertem Sosnowskim, co wcześniej wspomniałeś, udało ci się już trenować? Tak, już byłem na kilku treningach. No i Albert właśnie powiedział, czy nie posparowałbym z nim. No lada dzień będziemy tam trenować pod kątem sparingu. Tak, oczywiście. No bo Albert też i boksersko i tak chce też właśnie pokazać się z dobrej strony. I powie, czy bym z nim nie posparował. Ja, dla mnie to zaszczyt jest przy takim facecie, który takie ma zaszczyty sportowe, to dla mnie było wow, że poprosił mnie, żebyśmy czasem posparowali. Ja mówię, bardzo chętnie. No to mówi, Dominik, już tam coś tam liznąłeś tego tematu, wiesz jak się poruszać, coś tego. No zauważył, że sumiennie trenuję, to nawet do niego jak chodzę tam na boks, no to jest po prostu mega treningi. Są naprawdę, robi robotę w klubie niesamowitą. A jeśli chodzi o treningi MMA, jak idzie Alberto? Bo wiadomo, że pięściarze mają troszeczkę ciężej wdrożyć się w ten sport, jakim są mieszane sztuki walki. Właśnie z moim trenerem, właśnie z Piotrem, właśnie Romanem, właśnie on też właśnie zaczął współpracować, nie tylko, bo jeszcze tam kilku chłopaków od kickboxingu jest, oni bardzo mocno, ciężko pracują, mamy bardzo mocną grupę w tej chwili i kilku nawet trenerów z innych klubów do nas weszło, bo teraz prezes właśnie Leszek Grzyb właśnie zrobił nam otwarte okienko, że każdy trener, który przyjdzie, ma otwarte drzwi,
po prostu swoich zawodników przeciąga i dlatego tam jest, mamy dobre warunki. Mamy od sali pod MMA, boksu, siłownia, cardio, wszelkiego typu, także nasz klub fajną taką zrobił po prostu robotę, że wchodząc dzisiaj świeży zawodnik może w każdej płaszczyźnie się odnaleźć. To nie jest tak, że tylko wchodzę, boks i nie. Tak dzisiejsze sam zauważyłeś, trenując, to dzisiaj kluby muszą mieć wszechstronnych zawodników i trenerów pod tym kątem od boksu, grapplingu, później do tego dochodzi MMA, które jest całkowicie inną strukturą boksu, bo ja mówię, no MMA to jest... Tak, oczywiście, bokser na przykład tak sam wiesz, jak że nie odnajduje się w MMA, bo niestety ktoś, kto kopie boksera za mur skręci. Tak, oczywiście, to zresztą już nie jeden zawodnik się przekonał, że to niestety dzisiaj by trzeba wszechstronnym. To są z kilka temacików, ja zawsze powtarzam, to jest kilka złożonych tematów, które budują zawodnika. To niestety, to w każdej płaszczyźnie. To jak jest, to jest ciężkie trzy rundy, na przykład, wiadomo, amatorsko masz po 3 minuty, ale już zawodowo są 3 rundy po 5. To trzeba już mieć kawał zdrowia. A młodzi zawodnicy tego zapominają i później dopiero pierwsze, dobra, on pierwszą rundę wychodzi, idzie na pełnej petardzie, a później druga, trzecia runda się słania. Zresztą w kilku federacjach już oglądam, to po prostu dla mnie, ja podziwiam niektórych, że idzie pierwsze 5 minut na takiej petardzie, że 100% daje albo 200, a później druga, trzecia runda, nie ma go i właśnie w tym momencie wychodzi prawdziwe ja, charakter i tyle. To właśnie tak jak ja miałem właśnie drugą walkę na klaucie, że właśnie mój zawodnik, który był tego, mówi, ty, no twardą masz głowę, podchodzi do mnie, mówi, ty, Skubańcu, masz twardy łeb. Były długie, no i mi dam głowę, nie powiem, bo dostałem kilka razy w nos, ale no, ani mi nie zrobił krzywdy, nic mi tam nie, z jakiejś tam tego, lekko mi tam rękawicą, bo były bardzo nowe rękawice i mi tam trochę oko przytarł, ale nie było tam 3-4 dni, ja wróciłem znowu na ring, także to nie to, że zostawiłem od treningu i lecimy dalej z tematami. A z Pawłem Bombą ten konflikt, który jest, chciałbyś się z nim zmierzyć? Bo to mówię, tam było takie, już weszło na taką właśnie, mówię, stopę taką, można powiedzieć, prywatną, że cię tam dotknął i tak dalej. No to mówię, chyba raczej ta walka by się fajnie sprzedała i dla ciebie to była taka nobilitacja, wyjść z kimś, kogo się, no można powiedzieć, nie lubi. Powiem tak, może nie to, że nie lubię, tylko powiem ci tak, za dużo słów było powiedzianych, które po prostu mi się nie spodobały i tutaj nawet czy Marcin, czy ja, to nawet rozmawialiśmy ostatnio, to stwierdziliśmy, że ta walka powinna się odbyć. Jeśli włodarze doprowadzą do tej walki, to ja nawet jutro mógłbym tą walkę podjąć. Także nie to, że tam się boję czy coś, bo ja cały czas w treningu jestem i nie wysiadam z pędzącego pociągu, tylko powiedziałem, no to co wyszło, to sam byłem w szoku. Nie wiem, nie chcę tam mówić, różne wersje słyszałem, że to już tam on wiedział czy nie wiedział, ale jeśli my byliśmy w piątkowej ważeniu o godzinie 9 w hotelu i on wyszedł, a za kilka godzin dowiaduje się, że jest zabierany i gdzieś tam uciekł, no to takie po prostu, no... Zero szacunku. Tak. I to było słabe trochę. No włodarze dali mi zawodnika, który no naprawdę był, no dzisiaj mogę powiedzieć jedną rzecz, że o 2 klasy lepszy ode mnie, no bo niestety chłopak, który 1,70 m, a 1,94 m, to z marszu i nie wiedząc nic, to po prostu się trochę źle poczułem, ale ja myślę, że włodarze będą chcieli też, bo ja rozmawiałem z włodarzami na ten temat, że po nowym roku, jeśli byłaby taka możliwość, że z Bartoszem chciałbym zrobić, jak to mówią, rewanż. A czy do tego dojdzie, muszę, to jest, jak to mówią, tematy rozmów przy stole, trzeba usiąść i dogadać się, bo ja bym chciał jeszcze tego replaya, bo bym chciał się przygotować inaczej. Ja mam paru kolegów, który też było niesmak, że taka walka wyszła, że jednego dostałeś, uciekł ci. Drugi zwiał ci. No mówi, dostałeś z tych trzech najtrudniejszego zawodnika, który no... Nie, tak, który jest, facet był w topie, kilka lat już trenuje i trenował w fajnych klubach. No to tak mnie to trochę zabolało, że tak mnie trochę włodarzy potraktowali. No ale no nie siedzę, nie płaczę, że biorę teraz, bo co by gdyby. Podjąłem rękawice, to jest walka, no trudno, wyszło jak wyszło, no ale no mówię, no chciałbym, żeby to do tego rewanżu doszło. Nie wiem, czy tylko trenujesz MMA, czy też śledzisz gale jakieś, jak są... Ja jestem cały czas na topie, bo od UFC w północy dzisiaj siedziałem, żeby naszego chłopaka obejrzeć Gamrotanu. No właśnie, o to chciałem zapytać. Jak ocenisz walkę Mateusza? Nie, no to było mega, on robotę po prostu robi, no trenuje w takim mocnym teamie, że on wie, co dzisiaj chce zrobić, obrał sobie drogę pas. I myślę, wydajesz, że jeśli będzie trenował tak sumiennie, jak teraz to robi, dojdzie tego, bo ma możliwości i pokaże, że jednak Polacy w tym sporcie też są znaczącą osobą, bo mamy naprawdę mocnych zawodników. Tylko ja mówię, no brakuje nieraz tej siły przebicia, wypromowania naszych zawodników, bo naprawdę u nas jest kilku chłopaków znam, których naprawdę, jeśli by tylko dostali tak zwaną furtkę, dać im się wykazać,
to ciężką pracą moglibyśmy też zawojować, bo my mamy charakter, Polacy są bardzo silnymi ludźmi i zawsze to zresztą nawet czy Mariusz, czy zawsze powtarzał, że Polska górą, czy to siatkówka, czy tego, my mamy charakter i chcemy walczyć, tylko że nieraz włodarze pewnych federacji nie dają nam się wybić w tym i pokazać się, no bo niestety są to szczebelki, które trzeba przejść. Sam wiesz, jak to jest, żeby wejść w ten świat, trzeba najpierw ciężką pracą zapracować sobie na tą turniejami amatorskimi, gdzieś tam dopiero później wchodzisz na te pokoje. Dokładnie tak jest, albo mówię, no trzeba mieć taką charyzmę, na przykład jak miała Joanna Jędrzejczyk, że była dobra i w klatce, ale tak samo miała coś, że po prostu przyciąga tych ludzi. Tak, trzeba też się sprzedać medialnie. Dzisiaj social media, które dzisiaj robimy i budują, to tak, no gdzieś, no nie oszukujmy, powiedzmy sobie, dzisiaj te freak fightowe walki, to dzisiaj wielu sportowców, nawet rozmawiałem ostatnio z kilkoma chłopakami, to mówili, jak to jest, mój Dominik mówi, słuchaj, jest tak, że my trenujemy ciężko, a przychodzi jakiś fighter, który ma tam 100 tysięcy, przykładowo, taki podaje 100 tysięcy wejść, a my mamy 3 tysiące, no to nie wezmą mnie, pomimo, że jestem cholerny i dobrym sportowcem, nie, wezmą tego, co ma oglądalność i poczytalność, to sprzeda bilet, właśnie o to chodzi, bo jest tak dużo, że na przykład są dzisiaj pewne federacje robią większe gale, mniejsze gale i dlatego tak właśnie to się dzieje, że to jest biznes. To jest po prostu biznes i dla federacji nie wiąże się, że ktoś ma tytuł, tylko to, co słupki zarobią, no i dla federacji pieniążki, no nie oszukujmy się, to jest biznes. No dobrym przykładem jest Jan Bachowicz, że on był niesamowity w klatce, ale ile on musiał przejść po prostu tych zawodników, żeby dostać tą szansę walki o tytuł. No i na walce ostatnio z Aleksem Pereirą, kiedy ona była tak blisko, no to dali niejednogłośną decyzję Pereirze. Tak, 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 masz rację, ale skarać zawodnika to też jest właśnie to nieraz, że żeby zdrowie zostawił, serce, pot, krew, a niestety, no to jest właśnie to, że trzeba się sprzedać jeszcze. No, no i jest wielu zawodników, których naprawdę, mamy naprawdę kotów, którzy trenują, bo znam kilku, czy to będzie paru, nawet znam, z którymi rozmawiam nieraz na tu czy tu, rozmawiamy przez, nawet z Mariuszem rozmawialiśmy ostatnio, nawet to powiedział, jest naprawdę paru fajnych zawodników, ale oni nie sprzedają się medialnie i to jest właśnie problem tego, że social media niestety budują ciebie jako zawodnika, ale możesz być na bardzo wysokim, ale jeśli moment coś źle zrobisz i od razu na samo dno od razu cię skasują, bo no niestety taka jest właśnie dzisiaj nasza społeczność, a dzisiaj social media buduje kto? Między 18 a 25 lat, którzy nam stop siedzą na tych bitach, bo starsze osoby jeszcze, które znają sport, to jeszcze to uszanują. A dzisiaj dla młodych ludzi to, że ty jesteś dobrym zawodnikiem, to mało ważne. Kontrowersyjnym jesteś, czyli coś musisz szalonego zrobić, coś komuś powiedzieć, że jest taki czy taki. No dla mnie to jest dziwne, no ale social media rządzą. Dzisiaj, jak to zawsze kiedyś ktoś mądry powiedział, że media rządzą dzisiaj ludźmi i to jest prawda. No. Dzisiaj możesz coś zbudować, za chwilę coś możesz stracić. To jest na takiej zasadzie. No tutaj wszystko się właśnie w tym momencie dzieje. Ale ogólnie nawet jeśli chodzi o te free fighty, te konferencje i tak dalej, to zauważyłem nawet po tobie, że jednak te emocje na ciebie zaczęły jakoś oddziaływać, skoro ten Paweł Boban tak cię wtedy wzburzył, że przysadziłeś mu z bani i to naprawdę było takie naturalne. To było widać, że tam nie było udawania, to było takie naturalne, po prostu zachowanie faceta zdenerwowanego. Nawet powiem ci tak, było za dużo kilka słów powiedzianych, które ja się nie mogłem z tym zgodzić, mówię, słuchaj, nie zna mnie facet, znamy się pierwszy, na pierwszej konfrontacji jakoś tam normalnie rozmawialiśmy. W pewnym momencie mnie zaczął tam ciapać, że ja jestem jakimś przydupasem Marcina. Ja mówię, o co tu chodzi? Cholera, przychodzą włodarze do mnie i mówią, ty Dominik, jak ty sobie możesz tak pozwalać tego? Nie, ja mówię, słuchaj, o co ci mówię, kurde, chodzi, mówię tym wszystkim. Nie, Marcin zaczął ten z nim tam rozmawiać. Tu z niczego się zrobiło zamieszanie. No i mówię, dobra, no jeśli on tak, no to ja coś muszę też mu ugryźć go. No ja mówię, słuchaj, no jeśli jesteś bohater, mówię, dawaj. No tam no akurat może nie było aż takie perfidne uderzenie, że go tam z tej baszki, tam akurat tam nie to, żeśmy go uderzyłem bardzo mocno, tylko po prostu w ten cholerny mikrofon trafiłem i kolega później jak to odtwarzał mi, to było akurat centralnie go tam i trafiłem w mikrofon i to takie pogłos poszedł, ale tam nie było złej krwi między nami, aczkolwiek później on powiedział, że głowa mi nie wytrzymała czy coś takiego, nie, później mi zaczął bliżej, że jakiś stary facet, jestem zmarszczony, mi naciupał, Marcinowi naciupał, nie tylko mi, bo i Ninja dostał od niego tam, kilku zawodników pojechał, Super Mario tak samo został sponiewierany, który chłopak tak jak my teraz rozmawiamy, podchodzi bomba. Tak, i słuchaj, z większości chłopakami siema, wszyscy podchodzą. Co ten bomba? Tak się tego, dobra. Nie wiem, co on tam, jaką politykę sobie tam wymyślił, chciał zaistnieć, zaistniał.
Powiem szczerze, mi się tylko głupio zrobiło później, bo po tej całej sytuacji, jak się dowiedziałem, że on dostał wyrok i tam już go policja ściga, to mi się też tak zrobiło, bo nikomu nie życzę, żadnemu wrogowi będę to powtarzał, że co wyszło, to wyszło, ale no niestety, no myślałem, że trochę inaczej to się wszystko rozłoży, że wyrównamy to. Ja myślę, że może kiedyś dojść do tej, ja nie powiedziałem może za pół roku, bo w tym momencie wiadomo, że bomba gdzieś tam się schował, bo na nim bilet jest. Tak. Mój drogi, ale nie oszukujmy, jeśli jest sądowny bilecik, półtora, wakacje półtorej roku musi odbyć i jeśli by kiedyś doszło do tego i jeszcze zdrowie mi pozwoli, bo ja myślę, że chciałbym z nim zrobić tą walkę, bo po prostu sam mam do wyjaśnienia z nim po prostu to, co wyszło i byłoby miło zrobić taką walkę. No, ale teraz pytanie, czy Klaud będzie chciał doprowadzić do takiej walki? No mi się wydaje, że raczej tak, bo ja jako taki zwykły odbiorca, no, który się interesuje tym wszystkim, to mnie to ciekawiło naprawdę i później właśnie po tej akcji te wasze konferencje już takie nabrały pikanterii. Tak, to fakt faktem, no ale wiesz, no ja nawet z Marcinem Najmanem rozmawiałem ostatnio, że do tej walki powinno dojść, ale pytanie, czy to dojdzie, zobaczymy. No teraz tylko pytanie, co włodarze na to muszą zebrać to wszystko do kupy i połączyć to w kawałki. Ja bardzo chętnie, ja to jestem dzisiaj, jak to powiem, stoję, przebieram się i mogę do klatki wejść, bo musimy to wyjaśnić, bo za dużo było powiedziane brutalnych słów w moją stronę, które no nie mogę się z tym zgodzić, że jestem taki czy taki, bo mówię, o, bo stary człowiek tego, ja mówię, chciałbym zobaczyć, ja mówię, ja przewalczyłem 3 rundy w pełnej petardzie, pomimo tam, że dostałem czosnek, ale pokazałem, że mam charakter, mam charyzmę i to jest, żyję tym sportem, nie to, że tam się schowam, bo to, bo tamto, a tutaj Bombka trochę no, napsocił mi trochę, no za dużo słów powiedział, to mnie troszeczkę ubodło, co nie powinien powiedzieć, no ale ja tylko nie chcę, ja mu teraz tylko mogę jednego współczuć, bo wie, że długie wakacje go 1,5 roku czekają, no i nikomu nie życzę, bo to najgorszemu wrogowi nie życzę, żeby tam wejść, bo to niestety życie trochę mu ucieknie, a w Polsce niestety no musiał będzie uważać, bo będzie się za plecami odwracał, bo tak go zawiną i tak wcześniej czy później wjedzie na galerię. No brutalnie to nazwijmy, to trzeba nazwać. Niestety. Dlatego warto powiedzieć to naszym widzom, że lepiej żyć sobie spokojnie, skromnie, robi swoje jakoś... No może skromnie nie, no ale u nas się w Polsce nie da skromnie żyć. Wiesz jak się dzisiaj świat rządzi, kontrowersja... Tak, błędów, może nie popełniajmy błędów. No a niestety Bombka popełni jeden błąd i to będzie się za nim ciągło. No znam akurat paru kolegów, no niestety dzisiaj mamy państwo jakie mamy. No i nie będę wchodzić na politykę, bo to nawet broń Boże, ale no niestety tego nie zmienimy. Tak jest, tu jest 100% racja. Słuchaj, chciałbym Cię zapytać o Twojego brata Mariusza. Będzie walczył w tym roku czy w przyszłym? Myślę, że w przyszłym. W tym roku nie. To kolano, które teraz remontuję, bo ja też ostatnio po ciężkiej jest zabiegu, tak jak widzieliście na social mediach, on dopiero zaczyna się rozruszać. To jeszcze co najmniej z miesiąc mi zajdzie. To już mamy prawie koniec roku. Raczej mi się wydaje, że już raczej nie wyjdzie w tym roku do walki, bo niestety tutaj kontuzja kolana, tam miał dość mocno sprasowaną łękotkę. Tam co jest, no niestety, no facet, który siedzi już kilka ładnych lat w tym sporcie, 13 lat w sportach walki, plus jeszcze strongman, zostawiło pewne, jak to mówię, ślady na jego ciele. No i niestety, no trzeba troszeczkę, jak to mówię, jak samochód trzeba zregenerować, tak samo i on musi się, też nie jest maszyną. Tak jest, to jest 100% racja. Dominik, a ty na przykład dlaczego wcześniej nie zacząłeś tych sportów walki, żeby wejść w ten świat? Powiem ci tak, ja jestem taki zwany, wiesz, jak ma się 2 celebrytów w domu, to już za dużo. I wiesz, mnie to byłem zawsze z tyłu, jak to mówią, tam z Krystianem na koncerty jeździłem, całą... Ale też śpiewałeś? Nie, ja mu pomagałem tylko od spraw technicznych, sprzęt, wszystko. Tak samo i w czasach, jak kiedy Mariusz był w strongmanie, to ja miałem pod sobą ludzi i tym się kierowałem tylko. No ktoś musi, byliśmy podzieleni. Jak Mariusz był jako zawodnik, Krystian był sędzią, a ja zajmowałem się całą sprawą techniczną, czyli od sprzętu, koszy, logistyczne tematy. Jak ja byłem, przyjeżdżałem pierwszy i ostatni wyjeżdżałem. Zawsze na mojej głowie był sprzęt. Sprzęt, ludzie, którzy tego, oni wchodzili na gotowe wszystko i tyle. Ja już byłem tego, tylko mnie po prostu był, gdzieś tam byłem, ale nie wychodziłem na top, nie chciałem. Ale że teraz, kiedyś właśnie mówię, uderzyłem w te sporty walki, pojechałem właśnie do naszego klubu SFC, tak jak pojechałem z kolegą sobie, a chodź sprawdzisz jak to będzie. No i pierwszą jedną taką waleczkę sobie zrobiłem, weszliśmy na ring, nawet mi to dobrze poszło, bo kiedyś boks trenowałem, tam trochę po tych dyskotekach stałem, no i koledzy mówią trenerze, mówią, ty spróbuj sobie. No i tak zacząłem jeden wywiad, drugi wywiad, później się zaczęliśmy rozmawiać kiedyś z Marcinem Najmanem, no i właśnie się tak moja przygoda zaczęła od tego Wotore, no i które jestem tam z włodarzem bardzo mega, bo otworzyli mi drzwi.
i stwierdzili, że nawet mam dobrą charyzmę do tego. No jeśli tam z kilkoma fajnymi zawodnikami potrenowałem i tak się zaczęła przygoda, ale no, powiem ci szczerze, że broniłem się. Broniłem się, bo mówię, za dużo tych celebrytów w domu i ale teraz, tak, jak to mówią, wciągnęło. A że teraz paroma kolegami trenuję, o, Krystian Rosa, tutaj Andrzej Czyżewski, także zapraszam, chodźcie koledzy tutaj na chwilę. Akurat to jest mój sztab medyczny, trenerski tego, także wiecie, pracujemy sobie gdzieś tego i tam, wiesz, pokazujemy się. Fajna zabawa jest i próbujemy to w każdej płaszczyźnie się teraz chcę sprawdzić. Słuchaj, no to w takim razie widzimy cię na Cloud MMA 3. No chciałbym, jeśli włodarze się zdecydują na moją współpracę i myślę, że mi się podobała moja robota. Jestem otwarty, dlaczego by nie? A może tamten rewanż z Tomaszem Obcowskim? Szczerze, wszystko zobaczymy. Jeśli włodarze będą chcieli zdecydować, nie bardzo chętnie, nie boję się. To wiesz co, może mi podpowie przed tym 18 listopada, kiedy będę walczył w formule pięściarskiej z Tomkiem, co mogę szukać u niego takich słabych punktów? No na pewno Tomek jest bardzo silnym i będziesz musiał uważać, bo ma bardzo mocne pięści. Uwierz mi, że ja trenowałem pod kątem, mówię, nie dać się uderzyć, bo niestety facet, który prawie 400 kilo na klatkę trenuje, to jest, powiem, uwierz mi, że ja podchodząc z trenerami rozmawiałem, to powiedział, uważaj tylko na jego prawy, bo jeśli cię trafi, głowa urwie, a tutaj trzeba uważać ten dystans, poczekać, co Tomek pokaże, bo Tomek na pewno będzie szedł do przodu, bo to jest jego struktura, bo niestety facet, który trenuje klatkę, ma tak zwane krótsze zasięgi i on będzie szedł zawsze do przodu. A ja miałem tendencję poczekać chwilę, zobaczyć. Z kontry, tak. Ja właśnie na kontrze. On wracał, wtedy ja wchodziłem w niego. To na pewno trzeba będzie mu dystans skracać. Nie dać mu się sprowokować, żeby się złapać, bo jeśli cię capnie, no facet to jest naprawdę. Uwierz mi, że ja jednego prawy poleciał mi po głowie, to tylko mówię, szukałem, mówię, głowy gdzieś tam na trzecim piętrze. No ale zrobiliśmy dobry akurat make-up, że poczekać, zmęczyć go chwilę. A później samo przyszło. Po moim prawym zamachowym akurat go dobrze przy... Tak, ale to już było później. To już było, wiesz, po tym prawym, po tej mojej drugiej kontrze, którą zrobiłem, to już było pozamiatane z nim. Także trenerzy mi to podpowiadali, poczekaj, na pewno jedną rzecz. Nowotory nie można było wejść pod kątem złapania się do parteru. Dlaczego? Tam był cholerny upał, tam było 40 stopni mieć, tam wszystko lało się z nas, tam ring, wyobraź sobie, że jak ja chodziłem, to się tam po prostu ślizgaliśmy. Tam był... Tak, bo można upaść, a niestety przy naszych, jego masa, on ode mnie 6 kilo był cięższy, to wiesz, ja wtedy ważyłem 93, a prawie 100. Różnica była centymetra. Tak. Tak, tam byłeś tam minimalnie, ale to wiesz, zasięgi mieliśmy te same, tylko powiem ci, że trzeba było uważać na, mówię, no byłem, uważałem, co on robi, no na pewno trzeba było uważać, bo powiem ci tak, facet, który 400 kilo dźwiga, jeden strzał, głowy nie ma. To niestety trzeba uważać, ale myślę, że tutaj jeśli będzie, trzeba go dystansowo. Nie wiem, jak jest dzisiaj Tomek, z tego co widziałem tam na kilku jego zajawkach, mocno trenuje i wychodzi. Tak, no buduje się. No. Ja z chłopakami z Wotore ostatnio nawet rozmawiałem z głównym prezesem, mówi, jeśli by do tego doszło, bardzo chętnie, bo z Tomkiem mi się podobała robota i powiem ci, w tej płaszczyźnie się cholernie dobrze czułem. Ja powiem, uwierz mi, że bardziej mi się podobało na gołe pięści niż na przykład w rękawicach. Bo byłeś tak jakby w swoim naturalnym środowisku. Tak, dokładnie, uwierz mi, tak to jest. Słuchaj Dominik, no to może w takim razie 18 listopada przyjedziesz do Katowic na naszą walkę jako gość, będziemy wspierać dzieciaki z domów dziecka, fajnie było, jeśli po prostu, bo to ogólnie ta cała gala ma charakter charytatywny, że pieniążki będą zbierane dla dzieciaków z domów dziecka. Zaproszą i będzie tego, bardzo chętnie, ja nie mam żadnego problemu, nie mam tu jakichś przeciwwskazań, bardzo chętnie bym się z Tomkiem spotkał, kilka słów zamienił, fartek strzelił z młodzieżą, bo też się udzielam charytatywnie, tam akurat u nas w miejscowości niedaleko też pomagam takim dzieciaczkom, właśnie teraz niedługo będę miał spotkanie w szkole z takimi właśnie, z różnymi chorobami, właśnie tam porażenia mózgowe i inne historie, że ja to zawsze mówię, przez sport można wiele osiągnąć i nie jest to tylko, że choroba, czy w jakimś tam jakimś stopniu, tak, właśnie buduje w tobie tą charyzmę, walkę, że można coś zrobić z tego sportu. No sport jest najlepszym lekarstwem, jak to się mówi. Dokładnie, masz rację. Dominik, nie męczę cię dłużej, dziękuję ci bardzo za tą świetną rozmowę, mam nadzieję, że będzie nam dane porozmawiać jeszcze nie raz, a może nawet i potrenować. Dlaczego by nie? Zapraszam klub SFC24, tam mnie znajdziecie 5 razy w tygodniu, także nie widzę żadnego problemu. No i jeszcze jak możesz zaprosić na swoje social media naszych widzów, to będzie bardzo fajnie. Słuchajcie, zapraszam na Dominika oglądalność, także ja tam niedługo będę parę filmików puszczał, także SFC24, tam mnie znajdziecie 6 dni w tygodniu, zapraszam, hej! Zapraszamy do subskrypcji również kanału Za Ciosem, pozdrawiamy, dziękuję. Trzymajcie. Hej.